Hejka kochani, witam was w nowym vlogu, vlogu już z domu, jak widzicie, już wróciliśmy. I co, i jest piękna, przepiękna pogoda, naprawdę czuję się jakby była już wiosna. Co prawda wiosna jest jutro, ale wiecie, jeszcze śnieg leżał wczoraj, wiecie, jak byliśmy w górach, to było pełno śniegu. A tutaj już piękna, wiosenna pogoda, więc jestem zachwycona i koniecznie będziemy musieli się wybrać na spacer. Wróciliśmy i się zaczęło od nowa ściąganie Jaśka ze schodów. Masakra. Czekam cały czas, aż Dominik przywiezie wózek i możemy iść na spacer. No, my jesteśmy właśnie na spacerku i mimo, że jest śnieg, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło i uwielbiam taką pogodę na spacery, najlepsza. Więc sobie chodzimy, Jaś jeszcze nie śpi. O, zjeżdża mi wózek, ciężko tak jedną ręką. No, więc z przyjemnością sobie pochodzę teraz na spacerku z Jasiem. Na chwilę, bo Jasiu zasnął, a ja chciałam właśnie wam powiedzieć, że uwielbiam spacery i tylko czekam, aż lekarz pozwoli mi chodzić na takie długie, długie spacery. Ja kiedyś chodziłam z Jasiem po 2-3 godziny i chodziłam cały czas, jak on spał, a później jak się obudził, to jeszcze chodziłam i tęsknię za tym, szczerze mówiąc. Chciałam właśnie tak chodzić, tylko chodzi o to, że lekarz mi na razie nie pozwolił tak długo chodzić, więc chodzimy na razie tak pół godziny, godzinę maksymalnie. Ale mam wizytę 3 kwietnia, więc liczę, że wtedy lekarz da mi zielone światło, bo już się lepiej czuję po prostu. I tak, mam nadzieję, że mi pozwoli lekarz. Zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie kciuki, bo naprawdę, wiecie, jeszcze jak jest taka piękna pogoda, to tym bardziej się chce chodzić na takie spacery. Po prostu taka dobra energia, dobry humor zaraz mam. Po prostu spacery sprawiają, że zaraz mam dobry humor, mam taką dobrą energię, pełno pomysłów na spacerach mam. To świeże powietrze chyba tak działa po prostu, śpiew ptaków, słońce. No jest po prostu cudownie, więc liczę na to, że będę mogła wychodzić częściej, szczególnie jak będzie cieplutko, to chcę ja się zabierać na plac zabaw. Ale no jak mówiłam wam wcześniej, do placu zabaw mamy troszeczkę daleko, więc nie chciałam jeździć autobusem, chciałam normalnie chodzić na piechotę z Jasiem. Więc trzymajcie kciuki. Wiem, też wiecie, że spacery są bardzo zdrowe dla dzieci i Jasiu się strasznie cieszy, jak jesteśmy na spacerze, on się bardzo nudzi w domu. Już jak tak siedzi właśnie dłużej, jak jest taki dzień, że albo on jest chory, albo pada tak mocno, że nie da się wyjść, albo ja jestem chora, to mi się po prostu już nudzi w domu. I mu się nudzi, co najważniejsze. A jak się nudzi dziecku, to już w ogóle jest katastrofa. Dobra, ja idę dalej. Nie będę tak stała tutaj, chociaż jest pięknie tutaj. Wiecie, ptaszki śpiewają, stoję koło parku, pełno śniegu. No i mam dobry humor od razu. Jasiu jeszcze śpi, a ja teraz przyszłam po laptop jeden i drugi, bo potrzebuję dwóch, żeby zmontować filmik mój i Dominika. Więc przyszłam tutaj i wracam na dół do synka, bo ja wiem, że się powtarzam, ale jest tak piękna pogoda, że ja mam przez to tak dobry humor, że siedziałam cały czas na dworze, ale wiecie, co mnie powstrzymało? Już chodziłam sobie jeszcze z Jasiem, jak on zasnął, ale wiecie, co najgorsze się stało? Nie wiem, jak to będzie z tym chodzeniem, nawet jak mi lekarz pozwoli, bo tak mam straszne parcie na pęcherz ostatnio w ciąży, więc ja się w ogóle tak nie miałam. W ogóle tam dziewczyny zawsze pisały, że one się budzą w nocy i milion razy chodzą do toalety. Ja tak z Jasiem w ogóle nie miałam, a teraz po prostu co chwilę. Byłam przed wyjściem z domu i myślałam, że nie dojdę do domu, bo tak czułam parcie na pęcherz po prostu, no i tyle. Dobra, kończę już gadać o głupotach.
Może się to zmieni, chociaż wątpię. Chociaż może jak mi się brzuch trochę podniesie do góry i ona pójdzie też do góry, bo na razie to mi siedzi cały czas na tym pęcherzu, więc nawet jeżeli tylko troszeczkę mi się chce do toalety, to zaraz wszystko czuję, jakbym miała, wiecie, nie wiadomo jak pełny pęcherz. Może jak się podniesie, to będzie lepiej. Oby. Dobra, lecę na dół. Korzystając z okazji, że już zrobiłam, co miałam zrobić i mi włos dziwnie stoi, i z tego, że Jasiu jeszcze śpi, to chciałam właśnie pokazać pewną przesyłkę, która do mnie ostatnio przyszła. Pokazywałam ją wczoraj na Instagramie, ale na Instagramie wiem, że nie każdy mnie obserwuje, do czego w sumie Was zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie. Link macie w opisie, jakby co. No, ale pokazywałam, więc wiem, że nie każdy mnie obserwuje tam. To Wam pokażę jeszcze raz tutaj. To jest taka ciężka paczka, więc zaraz Wam pokażę, co to jest. I to w sumie paczka bardziej dla Jasia niż dla mnie. Więc kochani, więc Organik wypuścił ostatnio właśnie taką serię dla dzieci. Ona jest, z tego co pamiętam, dla dzieci powyżej pierwszego miesiąca życia. I mam okazję przetestować te rzeczy, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę, bo lubię tę firmę ja osobiście, jak dla mnie. Więc fajnie, że wypuścili właśnie taką serię dla dzieci. Jestem ich bardzo ciekawa i będziemy ją dzisiaj testować, bo Jasiu dzisiaj się idzie myć, więc będziemy ją dzisiaj testować. Na wstępie mamy list. Już go wczoraj czytałam, jak właśnie pokazywałam go na Instagramie, to sobie później przeczytałam. Karty do zdjęć, co mnie bardzo, bardzo ucieszyło. Jak wiecie, ja uwielbiam robić zdjęcia, więc to jest dla mnie coś idealnego, a szczególnie zdjęcia moim dzieciom, więc Jasiowi i jego siostrze będę na pewno robiła dużo zdjęć z tymi kartami. Właśnie w ogóle muszę otworzyć i zobaczyć, co tam jest w środku. Pewnie już niewiele zostało dla Jasia, ale na pewno coś się znajdzie. Będzie dla jego siostry. Zaraz w sumie otworzę, to Wam też pokażę. No i przechodzimy do najważniejszego, czyli tych właśnie produktów, które dostałam. I pierwszą tutaj rzeczą jest szampon i płyn do kąpieli dla dzieci. I zależy mi na tym, żeby ten szampon nie wysuszał włosów Jasia, bo niestety po większości szamponów, które używamy, Jasiu ma bardzo suche włoski z tyłu. Te, które wiecie, jak leży, to mam bardzo suche. Te z przodu normalnie wyglądają, a te z przodu, nie wiem, co się z nimi dzieje, szczerze mówiąc, ale coś nam nie pasuje po prostu. No i sprawdzimy. To jest właśnie po pierwszym miesiącu życia. Rekomendowane po pierwszym miesiącu życia. Formuła Eco i... Właśnie można to na same włosy, można to używać jako na włosy i do kąpieli, ale też jako płyn do kąpieli, czyli po prostu taki, który wlewacie do wody. Ok, dalej jest balsam do ciała. My teraz używamy takiego balsamu do ciała dla Jasia z Taupy. Bardzo fajny, ale właśnie fajnie będzie coś innego wypróbować. Tutaj widzę, że jest bawełna i witamina F. Też po pierwszym miesiącu życia rekomendowany. No i fajnie. Będziemy sprawdzać i nawilżać Jasiowi skórkę. Choć nie ma w sumie jakichś wielkich problemów ze skórą, nie ma żadnych. Czasem mu jakieś tam suche plamy wyskoczą, ale to tylko tyle. Więc zobaczymy. Tutaj mamy oliwkę i właśnie powiedziałam wczoraj na Instagramie, że ja nie używam, nie używałam nigdy oliwki dla Jasia, dlatego że ja nie lubię bardzo oliwki, ja nie lubię tego, wiecie, tego oleju na rękach, takiego czuć, wiecie, o co chyba chodzi. I po prostu nie używałam nigdy, też nie trzeba używać oliwek przy dzieciach. Nawet już się mówi, że bardziej się od tego odchodzi, od używania oliwek. Jak ktoś lubi, no to czemu nie, ale też nie jest to konieczne. Więc można nawilżać czymś innym, a nawet jest tak, że jeżeli dziecko nie ma żadnych problemów ze skórą, nie ma suchej skóry, jest wszystko w porządku, to nie powinno się nic takiego używać przy malutkich dzieciach, dlatego że one mają własne, wiecie, nawilżenie i w ogóle, i po co to zaburzać?
Jak, jeżeli nie ma żadnych problemów, oczywiście tutaj mówię od razu. Ale teraz właśnie Jasiu ma czasem jakąś tam suchą skórę, już jest też starszy, to już jest inaczej. Więc na pewno spróbujemy, zobaczymy jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie się szybko wchłaniać, bo Jasiek to po prostu nie wysiedzi z tym. Na to liczę. No więc to tyle w sumie. Na razie jeszcze tego nie próbowaliśmy. Jeżeli spróbuję i nam się spodoba, to dam Wam znać. No i to tyle. Zaraz otworzę tę kartę, to Wam pokażę. Okej, otworzyłam i po prostu tutaj pierwsza rzecz, jaką zobaczyłam, to właśnie ta karta. Uwielbiam spacery, a jak Wam właśnie mówiłam, ja uwielbiam spacery i Jasiu uwielbia spacery, więc to jest idealna karta dla nas, Jasiowi do zdjęcia. Tutaj jest umiem raczkować, no to już dawno, więc to będzie dla jego siostry, ale uwielbiam spacery, to jest po prostu coś idealnego dla Jasia. Umiem już mówić tata, to ja się umiem już dawno. Umiem już mówić mama. Mama mówił pierwszy, a później przestał mówić mama. I dopiero niedawno znowu zaczął. Udało mi się usiąść. Ja się usiadał, jak miał 8 miesięcy. Już stoję. Stoję bardzo szybko też, jak miał 9, ale co z tego, jak zaczął późno chodzić. Ale to normalne akurat. Będę Wam mówiła o tym, bo dużo osób właśnie pyta, czemu ja się tak późno zaczął chodzić. Ale to normalne. No. Słodki śpioch. Tak, to Jaś. Mały rozdrabiaka, to też Jasiu. Mój pierwszy ząbek. Jasiu miał pierwszy ząbek, jak miał 7 miesięcy. Rośnie mi kolejny ząbek. Mu wyszły dwa na raz akurat, a później najpierw jedynki, a później kolejne jedynki. Pyszny obiadek. Jasiu nie gardzi żadnym jedzonkiem. Jestem mlekoholikiem. No to on... To prawda, ale może kiedyś. Teraz już mleczka nie dostaję. Od kiedy nie karmię piersią? Pięknie się uśmiecham. Kocham moich rodziców. Moja ulubiona przytulanka. Mój najlepszy przyjaciel. O, moja pierwsza wizyta u fryzjera, to już niedługo. Idziemy z Jasiem do fryzjera. Mój pierwszy krok, o, to mogłam dać Jaśkowi. Moja pierwsza przespana noc. Mój pokoik. O, niedługo będziemy Jasiowi pokoik robić, więc przyda się karta. Mam dziś urodziny. Kolejny miesiąc za mną. Hej! Jaś, cześć! Pięknie z tatusią chodzisz, ale wskakuj do wózka. No i poszedł. Nic go nie obchodzi. Pa, pa, Jasiu. Pa, pa. Nie, jednak nie. Jednak wracasz. Cześć kochani, witam Was. Pierwszy dzień wiosny i jest przepiękna pogoda. My jesteśmy z Dominikiem i z Jasiem na spacerku. Czekamy, aż Jaś zaśnie. Bo... Dominik dzisiaj ma na popołudnie, więc możemy sobie pochodzić we dwójkę. Wróciliśmy ze spaceru i teraz Dominik robi zupę na obiad, a ja później będę robiła drugie danie. O, ale mi noga zdrętwiała strasznie. Teraz stałam, po prostu stałam i mi noga zdrętwiała. Mam tak czasem w ciąży. A Dominik robi tą zupę z kurek na boczku. Tą książkę wczoraj kupił. Za 19 zł, za 20 w sumie. Fajna, zaraz zobaczę w sumie, co tam jest jeszcze ciekawego. Jak widzicie, to taka typowo kuchnia polska. Takie podstawowe rzeczy w sumie. Ale myślę, że warto mieć taką książkę. Domin, będziesz mi coś dobrego gotował? Co? Będziesz mi coś dobrego gotował? Tak. No to nie wiem, czy wiecie, ale u nas od gotowania najlepszy jest Dominik. Co? Mówię, że jesteś najlepszy u nas w gotowaniu. Nie śmiesz. No, Dominik bardzo lubi gotować i się tym interesuje. Tak? Potwierdzasz? Ja sobie przed chwilą ciśnienie mierzyłam i leży tutaj. Muszę go schować. Tu może zajmiesz się. Ale tu się jakaś pyszna zupa robi. A tam bataty. Mniam, mniam, mniam. Kto to się obudził? Kto to? Taki szczęśliwy się obudziłem. Czekaj, bo... Co? Kto?
Co to takie szczęście moje? Szczęście moje. Dawaj ten aparat, mamo. Dobra, teraz czas, że to ja zrobiła obiad. Więc zabieram się za robienie. Ups. Łososia. Siedząc w zabawkach, włączyłam sobie jeszcze vloga Ady, żeby mi się lepiej po prostu sprzątało. Mamy już wieczór i czas na kąpiel, więc wypróbuję te rzeczy, które Wam pokazywałam. I zobaczymy, czy nam się spodobają. Jesiu śpi, więc mama idzie. Mama idzie się uczyć. Tak, tyle rzeczy. No więc, kochani, dobranoc.